Czy diabeł może nam uprzykrzyć w ogóle doskonałość chrześcijańską? To, do czego my chcemy dążyć, to, co chcemy dojść, chce nam wmówić, że to jest niemożliwe. To jest niemożliwe do wykonania. Jeszcze nam chce kłamać, że my ciągle obrażamy Boga. Ty żyjąc w łasce, ty żyjąc podążając za Bogiem, możesz otrzymać takie ohydne pokusy od diabła, tak jak otrzymywała je córka duchowa ojca Piera Felina Karesy. Ojciec Pio nam to dzisiaj mówi coś niezwykłego. Ponownie nalegam, aby absolutnie nie słuchać tego, co podpowiada wam wyobraźnia i demon. Ponownie nalegam, aby absolutnie nie słuchać tego, co podpowiada wam wyobraźnia i demon. Słuchaj, to kilkukrotnie w tym liście on o tym mówi do swojej córki duchowej. Aby się tego nie słuchać. Aby nie słuchać tego, co wmawia nam diabeł. To jest bardzo, widzisz, niebezpieczne po prostu. Możemy bardzo łatwo poddać się tym kłamstwom po prostu diabła. Bardzo łatwo. Widzisz, diabeł ciągle, widzisz, on krąży wokół nas i nam to wmawia, różne bzdury. Wasza wyobraźnia i demon chce, byście uwierzyli w to, że nieustannie obrażacie Boga i upieracie się zawsze albo prawie zawsze boskim wezwaniom. Widzisz, to pokazuje nam, oczywiście, my mamy podążyć za Bogiem. I to jest dobre, że postawa pokory, że no, o ludzie, no, jeszcze nie jestem święty, jeszcze nie mam niczego, ja jestem grzesznikiem. Zasługuję na różne rzeczy. Tu jednak diabeł wobec niej, która już ona, widzisz, miała jakiś postęp w życiu, postęp na drodze cnoty, postęp za Bogiem, była bardziej pokorną osobą, znosiła różne upokorzenia, cierpienia i tutaj diabeł często wykorzystywał wręcz inną taktykę, żeby wmawiać komuś, że on obraża ciągle Boga, że w ogóle nie odpowiada na łaskę. Że ja w ogóle nic nie robię, do niczego się nie nadaję. Nic dobrego w życiu nie uczyniłem. Nic. Chcę nam to ciągle wmawiać. Czemu? Bo przez to później podkopujemy w nas obraz Boga. I nie chcemy później za nim podążać. Skupiamy się na sobie, skupiamy się na naszym życiu. To, co zostało nam odpuszczone w spowiedzi, zostało odpuszczone. Nie ma co do tego wracać. Trzeba iść dalej. Trzeba teraz, w tym momencie, tego dnia zacząć od nowa. Zaczynamy od nowa w pokorze. Podporządkować się woli Bożej. Iść do przodu. Iść do przodu. Znowu zaczynam jako nowicjusz. Ale nie wracać do tego. Jeżeli wracamy, o ludzie, ja nie żyję, ciągle obrażam Boga, opieram się Jego wezwaniu i tak dalej, roztrząsam to co, skupiam się na sobie. Jak ja tutaj nie zrobiłem czegoś i tak dalej. Jak ja coś tego, a mogłem to zrobić lepiej przecież. Mogłem przecież to zrobić tak, tak i tak. Mogło to być o wiele, wiele lepiej. Widzicie, można później tak sobie właśnie no, wmawiać takie bzdury. Czuwająca nad wami łaska niebieskiego Ojca trzyma was z dala od popadania w podobne niewierności. Wiedziałem, czuwa nad nami ta łaska, Ojciec Pio, to zapewnia nas, Bóg nad nami czuwa. Bóg czuwa nad tobą, ratuje ciebie. Ratuje ciebie od grzechu często. Gdyby nie czuwa, to byśmy już dawno, dawno byli jeszcze bardzo nisko. Bardzo nisko. Czuwa nad nami Pan Bóg, Ojciec Pio nam to pokazuje. Więc trzeba to bardzo mocno widzieć, tak ufać w to. Trzeba bardzo zgłębić tą modlitwę. Trzeba zgłębiać to. Podobne myśli, zapewniam was, są wytworem nikogo innego, jak tylko wyobraźni diabła i demona. A ciekawe, nasz egoizm, nasze takie patrzenie, jak ja to nie zrobiłem, nasz perfekcjonizm tak. Jak ja mogłem coś takiego zrobić? I tak dalej. Albo sobie wyobrażamy, że po prostu, no właśnie, ciągle obrażałem Boga i tak dalej. Widzisz, to są wytwory wyobraźni demona. Wystrzegajcie się podkładania w nich najmniejszej wagi. Nie mają one na celu nic innego, jak tylko oziębić wasze uczucia wobec niebieskiego oblubieńca. Ja, wiesz, uprzykrzyć tam jakiekolwiek uczucia, jakie mamy często. Uprzykrzyć tam to. Nie możemy się skupić na samych uczuciach w wierze, ale możemy je podporządkować rozumowi. Jeżeli są dobre, to trzeba z nich korzystać, że tak powiem. I widzisz, ale sobie to bardzo bardzo mówi, oziębia nasze uczucia wobec niebieskiego oblubieńca. A więc oziębia w nas obraz Boga. Już nie walczymy z grzechem, nie walczymy ze swoimi słabościami, z tyłu, nie uciekamy. Oczywiście dzięki łasce Bożej. Ty dalej, ojciec Pio mówi, i uprzykrzyć wam te uczucia, te właśnie kłamliwe obrazy. I uprzykrzyć wam doskonałość chrześcijańską przez ukazywanie jej jako trudną i niemożliwą dla was, albo jeszcze gorzej, zmierzają one bezpośrednio do tego, by całkowicie wysuszyć i wykorzenić jakiekolwiek odczucia pobożności z waszego serca. O Boże, widzisz, straszne. Więc możemy po prostu wyobrażać jakieś kłamstwo.
Tylko, że to później takie uczucia, później takie kłamliwe wyobrażenia, jakie demon nam podsuwa, później mówi, to jest niemożliwe zostać święty. To jest niemożliwe później iść, to jest bardzo trudne, to jest niemożliwe, ciągle źle mi jest, ciągle nie idę, po co mi to jest? To jest niemożliwe do zdobycia, więc po co się starać w ogóle? Po co się starać? Widzisz, to jest straszne. Jak diabeł nas często właśnie wrabia tak po prostu, widzisz. Zmierzają one bezpośrednio do tego, by całkowicie wysuszyć, wykorzenić jakiekolwiek odczucia pobożności z waszego serca. Czyli później już myślę, nie ma sensu się modlić. Po co ja mam się modlić, jeżeli ja nic nie widzę? Nie widzę żadnego tego. Rok się modlę, często też trzeba sobie powiedzieć, że ta osoba słabo się modli. Nie modli się dobrze. Ale no, modliłem się, bo tak, no, tak, o, tak palcem jeden chciałem ruszać i myślałem, że dom wybuduję. Nie wybudujesz tak od ruszenia palcem. Trzeba mieć plan, zaprzeć się za siebie, wypełniać go codziennie, regularnie, gorliwie. To samo jest życie duchowe. Później mówię, nie, to nie ma sensu już. Często tak diabeł później właśnie nas zniechęca. Poddajemy się temu. Później człowiek, po co to dalej robić? Nie ma sensu. Jest sens. Jest sens. Każdego dnia warto zacząć od nowa, bo każdego dnia od nowa zaczynamy z Panem Bogiem. W zakonie nowicjuszy. W zakonie nowicjuszy. Jako nowicjusze po prostu. To jest niezwykle. Ukazuje nam, że to jest niemożliwe, że to jest trudne w ogóle właśnie. Te uczucia. Te uczucia, które są strasznie właśnie... czy nasza wyobraźnia, czy diabeł mówi nam, nie, to jest niemożliwe. Jest. Jest. Święci też to przechodzili. Święci to przechodzili, tylko byli heroiczni. Byli hojni dla Boga. Hojnie oddawali Mu to wszystko, co mieli. Trzeba tak to czynić. Niech nas prowadzi, jeśli jest pijo. Niech nas prowadzi. Słuchaj, Ty możesz pomóc innym poznać się za pijo. Ty możesz otworzyć się na ogromne łaski, bo teraz wysyłamy imiona wszystkich podopiecznych ojca Pio do sędziowania Rotondo. Jeżeli dołączysz teraz do podopiecznych ojca Pio, to też dołączysz do tego pięknego grona, gdzie nasi wolontariusze wyślą nasze ich imiona, zawiozą do sędziowania Rotondo i za nich się pomodlą przy ciele ojca Pio, przy tym świętym ciele, nienaruszonym. Za podopiecznych ojca Pio też co tydzień jest msza święta odprawiana o łaski za wstawiennictwem ojca Pio. I to jest ważne. Ja teraz nie pamiętam dokładnie cytatu, ale Pismo Święte mówi coś niezwykłego. Z księdza Daniela. Że Pan Bóg, że będą na niebie jaśnieć jak gwiazdy ci, którzy pomagają innych prowadzić do dróg sprawiedliwości. Jeżeli Ty pomagasz temu kanałowi, pomagasz modlitwą, pomagasz, ale też pomagasz wsparciem takim, bo to nie jest łatwe, nie da się tego prowadzić. Ja nie robię tego dla pieniędzy, bo nic z tego nie mam. Nic ja z tego nie mam, żadnych pieniędzy po prostu. To jest piękne dla mnie też. Właśnie nic nie mam, tylko wszystko to kosztuje prowadzić taki kanał. Niestety, tak to jest. Ale to jest niezwykłe. Ci, co pomagają temu kanałowi, pomagają innym prowadzić drogami sprawiedliwości. Pomagają innym poznać Ojca Pio. Pomagają innym zdobyć, żeby Ojciec Pio zdobywał ich duszę. Pomagają funkcjonować to dzieło, to jest poświęcone Ojcu Pio. I dołączaj do tej rodziny. Podopieczne Ojca Pio. Tworzymy taką duchową rodzinę. Dziękuję wszystkim podopiecznym za to, że wspierają ten kanał, za to, że pomagają nam, pomagają wytrwać tej trudnej misji, którą jest prowadzić to dzieło śladami Ojca Pio. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz jest godzina śmierci naszej. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi e